Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj sobota, więc postanowiłem zaprezentować jedną z moich bitewek dawnych z tamtego patcha. I tutaj gram sobie na Esterfale 74. Bardzo fajny pojazd szwedzki, 6 poziomu, naprawdę mi się nim świetnie grało. A ze mną wtedy grali tutaj Szymas 001D z PVSA i Drago z 2004402 z FT. No, nieważne z jakim klanie, ważne, że grali ze mną. Tylko sobie jeszcze czekajcie, zmienimy sobie, o, żeby było tak. No dobrze, no dobrze. Także ciśniemy sobie tym Esterfałem. Jak widzimy, losowanie jest dość dobre, ponieważ losowało nas tylko na 3 siódemki, a reszta to są szóstki. Także ten pojazd mi się tutaj naprawdę bardzo dobrze sprawia. Kurczę, opuszczanie armaty, naprawdę bardzo fajna sprawa. Super, super naprawdę się grało mi tym pojazdem. Ja już mam Leo, ale jakoś ostatnio nim nie grałem, może dzisiaj jeszcze chwilę nim pogram. No oczywiście to jest już taki odcinek, który sam teraz nagrywam, no i oczywiście chciałem przeprosić za parę faili w tym tygodniu, ponieważ nie wiem, jakoś mi się strasznie dużo tutaj narobiło tych różnych rzeczy i robót, jakichś takich tu z nienacka, które musiałem jednak zrobić i tak, no troszkę może nie zostaliście poinformowani o tym, bo nie było w czwartek streama, ale nie dopiero w środę wieczorem dowiedziałem się, że będę musiał pojechać pomóc dziadkom, bo mieli robotę. No i niestety dopiero o 20 wyjechałem od nich, także nawet nie miałem jak, bo tam nawet internetu za bardzo nie ma. Nie miałem wam jak tutaj nawet w komentarzu przypiąć, powiedzieć, że dzisiaj streama w czwartek nie będzie. Ale mam nadzieję, że się nie obrazicie. Dzisiaj tak pomyślałem, że dzisiaj nadrobimy ten stream z Uncharted 4, także dzisiaj zapraszam serdecznie na stream z Uncharted 4 około godziny 20. Myślę, że to będzie optymalna godzina. Także myślę, że o tej porze zaczniemy sobie już tą Uncharted 4. Już kolejny stream będzie, żeby nadrobić ten czwartkowy, żeby nic nie było w plecy. Co jest tak jeszcze z informacji? No to jak wam się podobają te twierdze? Czy chcecie to oglądać, czy może na razie... Znaczy ja tak wiem, że już chyba trzeba chwilę przystopować, bo było tutaj dwa odcinki i stream wczoraj też praktycznie cały czas te twierdze, także myślę, że teraz trzeba zrobić troszkę przerwy w twierdzach na kanale. I tak, odnośnie bitwy, no tutaj niestety kolega w Cheeto padł szybko, tam na środek chyba pojechał i został szybko zniszczony. Także to akurat, no troszkę słabo wyszło. Tam kolega w tym chińskim Japońcu, znaczy w chińskim Tigerze sobie tam jeszcze na środku gra, tam chyba jeszcze jeden go skillował właśnie. Ja tu pojechałem standardowo, jak to na średni pojazd wypada pojechać, czyli na tą prawą stronę. Objechałem tą góreczkę, no i teraz tutaj ostrzeliwuję tego nieudolnie, może tak jeszcze coś trzeba nadmienić, nieudolnie ostrzeliwuję tego rudego. Ale pojawi się sztugil oczywiście, trafienie krytyczne w gąskę, ale chyba teraz go dobiję, uwaga. No, w końcu się udało, ale to jest bardzo szybko strzelne działko, z dobrą penetracją, naprawdę. Bardzo fajnie, przyjemnie mi się grało tym pojazdem. Leo jest takie przeciętne. Jeszcze jego topowa armata ma 3-0 skupiania, także no jak na meda to jest naprawdę super sprawa. Także tym samym działem będę grać chyba na Leo, co i na tym Esterfale grałem. Tylko trzeba będzie więcej golda chyba załadować, no bo to jest tragedia, no 3-0 skupianie. Wiem, że damage po 300 z dobrą penetracją, no ale żeby aż tak skupiać meda, no to już jest dramat moim zdaniem. To nawet nie pomoże ani skupiaczka, ani nic. Tak, teraz sobie tak analizę jeszcze przeprowadziłem, jak to jest. Widzę, że tak część troszkę subskrybuje mój kanał, potem odsubskrybuje i tak w kółko. Wydaje mi się, że to jest to związane z tym, że niektórzy właśnie wolą oglądać na przykład jakiegoś Far Cry'a, a nie WOTA, tak? Bo tak robię teraz tydzień tego. Stwierdziłem, że będę mieszać. W następnym tygodniu będę mieszać. Zaczniemy sobie w poniedziałek od Far Cry'a 3. We wtorek będzie jakaś kolejna bitewka z WOTA, nie wiem. Myślę, że trzeba by zacząć te nowe serie, co tam w ankiecie uzupełnialiście kiedyś. Czyli tam omówienie poszczególnych linii WOT, taktyki, omówienie taktyk i błędów taktycznych ze względu na mapę i rodzaj pojazdów. Myślę, że to w następnym tygodniu chyba będę miał więcej czasu. Chyba muszę to troszkę zrealizować. Mam też parę swoich bitewek do pokazania, łącznie również z drużynkami. Naprawdę
jest to bardzo dużo materiałów mam po prostu takich swoich, nie waszych, bo waszych też mam sporo, ale swoich również mam bardzo dużo do nadgonienia, do nadrobienia, żeby wam tu pokazywać. Dlatego też dzisiaj stwierdziłem, tego esterfała tutaj dam, bo ta bicewka wydaje mi się, że nie jest najgorsza, pokazuje jak ten czołg jest dobry i naprawdę można wykręcić nim fajny wynik. No i bitewka wcale nie jest taka długa, także myślę, że nie będzie narzekać na zbyt długą długość ma zbyt długą kurczę, jak to powiedzieć? Nie mogę się wysłuchać, przepraszam. Zbyt długą długość materiału. O masakro, dobra. Nie miało to sensu, no ale dobra. Co więcej. A, no i standardowo myślę, że we wtorek będzie stream z że będzie stream. O tutaj, proszę bardzo. Jest tok 2, full HP, no i doimy golesia. Widzicie, jak to jest piękne? Goleś jest taki, że po prostu wolny, tak wolny jest, że to jest dojenie, po prostu tak jak Tiger. Taki Tiger na siódmych poziomach, tak jak tutaj tok, paruwa jedna, kurde też, ubot. No to jest dojenie, to jest po prostu dojenie. No my tu kapujemy go, chyba nawet mnie nie widzi. Ja tu nie mam wcale dobrej załogi, a gość mnie nawet nie widzi. A, teraz strzeli, nie wiem, czy na blinda, czy... No chyba musiał blade strzelać, no bo nie mam żarówki, a tutaj mam chyba żarówkę. Także, no. Okej, okay, no już tam zdekapował, jest 10 do 12. Teoretycznie jeszcze da się to ugrać, mam trochę HP, już zrobiłem 2000 damage'a, tak na szóstkę wydaje mi się, że to jest całkiem sporo. Ale dalej kapujemy, no wiadomo, no trzeba wygrać to. Bo już praktycznie sam zostaję, bo tutaj T3-4, nie wiem, chyba na oparach jest, trzeba by zobaczyć. Gdzie on tu jest? No tak, właśnie, tak mi się wydawało, że jest na oparach. No to trzeba tutaj jakoś to ugrać, nie? No to kapujemy 10 sekund, może wygramy, zobaczymy, nie? No. No i tutaj te IKV chyba będzie najgorszym przeciwnikiem, ponieważ mają to dobre kamuflaże, ale nie, wyspotował się i od razu pyk. Ale patrzcie, widzicie, od razu wyjechał i od razu mnie trafił, czaicie to? Masakra, jaki ten IKV masakrycznie. Wyjechał i od razu strzelił, od razu mnie trafił. Dobrze, że w gąskę, ale... Ale to i tak, kurde, duży fart, że w ogóle, no nie wiem, albo im jakieś cheaty, no nie wiem, zaraz taka moda na tych cheaterów jest, że nie, no wycofaj się, kurde, nie będę się wycofał, bo tu mam górkę, skarpę i się za nią chowam, tak, jak się cofam, no właśnie, się cofnął do niego, do tego kretyna, no to niestety, niestety byłoby pozamiatane. Stwierdziłem, że już nie będę kapować w tym momencie, ponieważ i tak za bardzo nie mam szans. Stwierdziłem, że coś tu będę pogram, ale tu na mnie wyjechał Isior. No i to już nie było ciekawe, jeszcze teraz nie trafiłem, to już stwierdziłem, no to już pozamiatane, niestety jest pozamiatane. Ale jeszcze stwierdziłem, że kurczę, schowam się za wrakiem, to jeszcze tego Isiora wykończę. No i się udało w sumie to zrobić, pomimo tego, że wyrwałem pestkę. No i teraz coś tu próbuję tego T3-4 jeszcze, ale widzę kawuśkę. Ale już tak byłem, że tak powiem, zdenerwowany, znaczy ten, no już podekscytowany, że nawet tutaj nie pomyślałem, żeby gąskę mu zdjąć i wtedy może bym coś więcej ugrał. A tak zostałem zniszczony. No niestety, to jeszcze było do ugrania, ale no niestety nie jestem jakiś taki jeszcze tutaj, jak widzimy, no po prostu nie wiem, albo mnie jest stres zjadł, albo co, bo to chyba wtedy też stream był. No niestety nie udało mi się tego ugrać, to jeszcze moim zdaniem było spokojnie do ugrania. Miałem sporo zapas HP i naprawdę to mogło już na było lepiej zagrać, troszkę, no ale no nic. Tak zagrałem, uważam, że i tak w miarę fajnie mi to powychodziło. No i cóż, chyba teraz przejdziemy do wyniku tej potyczki. No, a to tutaj mój wyniczek, dostałem oczywiście masterkę, duży kaliber, zarobiłem 43 tysiące kredytów i otrzymałem 3,5 tysiąca expa, także też całkiem spory wynik jak na porażkę. No, napykałem łącznie, jak widzimy tam jakiś blindzik chyba wszedł, bo 2,5 tysiąca damage'a, 5 fragów i 756 podstawowego expa, także od 700 expa mniej więcej przyjmuję do epickich porażek, bo tam było kiedyś 800, ale 800 to jest bardzo dużo, żeby zdobyć na porażce, także się zmieniłem na 700. Jak ktoś ma, no to naprawdę porażkę taką 700 expa, w miarę taką ogarniętą, niestojącą, no to może mi spokojnie wysyłać. Tutaj kolega w Drago zrobił też tam 1100, nie najgorzej, tutaj chyba Szymasowi poszło najgorzej, ale to może, nie wiem, jakiś wypadek przy pracy. Kto to wie. No dobra, co mamy dalej? No ten 29 strzał, 23 trafiło, 19 przebiło. On wiadomo, taki słaby dosyć ten stosunek, ale ogólnie bardzo szybko czasami strzelam. Taki pod koniec już masakrycznie szybko strzelałem i niestety te pociski nie leciały tam, gdzie chciałem. Po prostu za krótko celowałem, tak?
No. No tutaj tu nic nie odbiłem, praktycznie tam uwzględniając twoje opłatę to też tak niewiele. Mistrzostwo trwało optymalnie, ponieważ no prawie 8 minut. Z kontem premium zarobiłem 33 tysiące kredytów. No i łączne jak za to bohaterstwo i te inne rzeczy 3,5 tysiąca, także naprawdę soczysty moim zdaniem wyniczek. Jeszcze mam taką bitewkę na E50, na E50 mam bitwę, no 6 tysięcy damage'a. Chyba jakoś w najbliższym czasie ją nagram i zobaczycie, bo tam też było dosyć sporo akcji. Natomiast Terfale też mam jeszcze bitwę, tylko że wygraną. Mam na AT8 jeszcze taką fajną porażkę, też fajne pograłem. Mam sporo takich fajnych porażek, które mogłyby się nadawać do serii epickie zwycięstwa, znaczy do epickie porażki, ale w sumie i tak będę wstawiał to tak moje bitewki, no bo to jednak są moje bitewki, jakby na to nie patrzeć. No i cóż, chyba wszystko powiedziałem, standardowo będą teraz, jak ja powiedziałem, odcinki z Far Cry'a i z WoTa jednocześnie w następnym tygodniu streamem, to wiadomo, we wtorek i w czwartek będzie stream z Uncharted 4, w piątek i niedzielę będą streamy z WoTa, no a dzisiaj wyjątkowo będzie stream z Uncharted, no bo nie było w czwartek, bo nie mogłem, właśnie. Jeśli nie ma streama, to się poproszę nie obrażać, ponieważ ja czasami mam jakieś nagłe sytuacje, których nie jestem w stanie przewidzieć. Jak po prostu nie będzie streama, tam nie wiem, do 21, no to i nie zapowiem, że będzie kontynuacja, no to 21, jak już będzie po 21 i nie będzie mnie, no to znaczy, że mam zajęte, bo czasami o 20 to nie zawsze mi się uda o 20 zacząć, co nie? Czasami jest jakaś obsuwa 20 minut, 15, zależy, no czasami mam coś do zrobienia, no to staram się jak najszybciej, nie? Ale tak, dajcie mi ten do pół godziny nawet, no zawsze mówię około 20, no bo nie wiadomo, czy uda mi się akurat na tą godzinę idealnie wskoczyć. No tam wie, zawsze jakaś obsuwa jest, także proszę się nie obrażać. No i cóż, z mojej strony to byłoby na tyle. Nie zapomnijcie oczywiście ocenić tego materiału, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne, bo to daje mi motywację na kolejne filmiki. No i jeśli coś chcecie fajnego napisać w komentarzach, też możecie napisać. Bardzo chętnie odpiszę na każdy komentarz, który się znajdzie pod tym filmikiem. No i cóż, trzymajcie się i do zobaczenia już za kilka godzin na streamie wieczorem z Uncharted. No to cześć.